babeczka się dowiedziała, no, że jej typek tam zdradzał ją, nie? No tak. Nie pamiętam, czy to była biała, czy czarna, nieważne, z jakąś babeczką, nie? Pewnie białą. To ona wysmarowała mu mięchem penisa w nocy. No. I pies wpierdolił mięcho razem z kutasem. Ale jak ten gościu nie ten? Nie... Znaczy obudził się, jak już pies łapczywie odgryzł. A jak obudził? W sensie co, on spał? Ja tak, nie wierzę. Tak, on spał podczas snu, babeczka. To nie wiem, czy ona mu dosypała, mi się wydaje, że do czegoś, musiała czegoś ale wiesz, dodać. Ale mimo wszystko, chora kobieta i to pewnie jedna z takich właśnie... Tak, tak, to jest właśnie to, Jack, tylko że dzięki temu, że Jax ma te wszystkie tatuaże, to ty wiesz. Tak, to jest taki, wiesz, znak ostrzegawczy, że tak, z oddali ty... widzisz, dokładnie. Nie? Że jest łysa i ma te wszystkie tatki. I chodzi w strojach, które tak naprawdę, no umówmy się, mogłyby ich nie być. No. Jakieś paski skóry, które przykrywają tylko sutki. No kurwa. Bo Filip... Bo wiesz o tym, że jeżeli... Dobra sobie, że pada śnieg. Że jeżeli nie widać sutków, to wszystko jest okej, okay, tak? Pamiętaj. Wszystko jest okej. Okay. Możesz iść w tym do kościoła. No. Poczekaj, bierzemy teraz Grunta i weźmiemy sobie Tejna. O kurwa. Shit. Ale on jest cool. No. Wygląda troszeczkę jak z tego. Z Mad Maxa jakaś postać. W tych goglach. Kamuflaż sobie wezmę. Gdzieś tak ja nie używam żadnych z tych zdolności. Nie używamy ich w ogóle. Równie dobrze mógłbyś jakiś, wiesz, stat boost po prostu odwalić, żeby po prostu było łatwiej. Kim ty jesteś? Ona chyba cię witała, wiesz, że mówiła, że a, tak, pamiętam. Jara jest i coś takiego. Teraz idziemy zwajbować egzekutorkę. Tak. Samarę. Która nie będzie z nami przez długi czas. No nie, niestety. Nie pasuje, po prostu powiem tak, nie pasuje do naszej ekipy. Mm-mm. Nie pasuje. O czym mogę z tobą porozmawiać, tej? O widokach. O widokach. Dwa lata polowałeś na tą bizneswoman, na którą po prostu Shepard wbił na planetę i ją rozwalił. Ale to tylko dowodzi tego, że no Shepard zna się na rzeczy, tak? Jesus Christ. I want something that says I own this room. I own you. Ktoś ma tutaj jakieś kompleksy. Ale nie, ja rozumiem, ja go rozumiem. Słuchaj, jeżeli miałbym hajs, to czemu nie? To samo. Poproszę to samo, co dla tego pana. Świętej w chuja, jestem waszym panem. Chcę coś, co mówi maleńka. Ty wiesz, po co do mnie przyszłaś. I będziesz błagać o to. Czego chciała tam ta handlarz? Niewolników tam, o, ci dalej. Dalej się wbije. A nie, poczekaj, bo poszedłem w złą stronę. Tak. Naturalnie po prostu ciągnęło mnie do baru. Jak w rzeczywistości. Umówmy się, na tej planecie nie ma nic innego, co jest ciekawe. A to akurat dziwne, bo to jest świat Asari. On powinien być taki bardziej elokwentny. No. Trzeba powinien mieć tutaj możliwość pójścia do jakiegoś, nie wiem, intergalaktycznego kina. Cokolwiek. I obejrzeć Blasto. Ale pornografia w tym świecie musi być pojebana. No. Właśnie, że tak dużo stworzeń ma macki. No. W ogóle, jak rozmnażanie przebiega? Bo chodzi o to, czy są jakieś gatunki, mamy chyba okazję pieniążki. Bo w tym wieżowcu były... Ty, cofnij się. Nakieruj ten znaczek tutaj na prawo. Aha. Parkiet. Aha, dobra, trading floor. Tak, jest tak kurwa zajęty, jak po prostu na Wall Street. No, whatever. A wracając, jak myślisz, czy są jakieś rasy, które mogą się faktycznie krzyżować? Znaczy, no oprócz Asari, nie? W sensie, oprócz tylko, że to i tak wychodzi Asari, ale... O, idziemy na shopping! Tutaj gdzieś... Tamta kolonistka była z tego, z... Cofnij się. Ona jest z Nadziei Zu z pierwszej części, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, faktycznie, od Toriana. No. Ale jakim cudem przeżyła? Przecież my zabiliśmy ich wszystkich. Zabiliśmy wszystkich. Tak, ocaliłem was. Ale on wygląda cool. No. Sorry. I've got other things to deal with. Oh, okay. Just don't sign anything. We're getting screwed over on a contract we signed with Baria Frontiers for some medical studies. Ale jak ja was zabiłem? Czego wy jeszcze ode mnie chcecie? Ja nie wiem, w jaki sposób oni przeżyli. Przecież wszystkich zamordowałeś. To pewnie ta babka. Mam ci zagrozić? Ale ty masz ich w pogardzie. No. O. I ciebie też. Czego tak się złościsz? Moja droga, złość piękności szkodzi. Trzeba odpowiednio takie teksty no, puszczać. To wyczułam to jakieś podteksty. Niezła ksenofobia. Wszyscy są źli, nie tylko ludzie. Szepaj, to była genialna jej posta. Oh, fuck. Ona jest taka ultraprawicowa, mi się aha, wydaje. To jest taka ultraprawica świata Asari. Prawilna. A wiesz, to nie jest ta prawica, która stoi pod blokiem i gada, to jest ta prawica, która jest, wiesz, na deskach Senatu, nie? I tak. Takiej śmieci. O, buchu! Powiedz mi jeszcze. Get over it, bitch. Właśnie. Gadałem z nią. Mhm. Umówiłem się z nią na ruchanie. Gadałem z nią i wiesz co? Była brzydka jak chuj. Zupełnie jak jej mamusia. Ale wiesz co? Przynajmniej twoja córka znała swoje miejsce. Witała gości przed burdelem. Była przede mną na kolanach. Ale Shepard jest takim trochę Jezusem. On podejdzie do osoby, powie coś i uzdrowi zmienia ich. Całkowicie zmienia ich, podejście, życie, nie? Do świata. Ty, patrz. Ale jednak rycerski. No ba. Teraz idź i nie grzesz. Ale ona też miała prawe oko takie leniwe, że takie wargi za bardzo przymykały. Idź i nie grzesz więcej. To jest taki dziwny quirk tego świata po prostu. Oni wszyscy mają jakieś, kurwa, nie wiem, problemy z oczami. Ja wiem, że to jest kwestia animacji i tego, że to jest dosyć, no, już stara gra, ale... Wow, szybko. Szybkie są. Szybkie są te Asari. A nie ma za co, naprawdę. A przyjemność tylko wygląda cool w tle. Przyjemność po mojej stronie. On wygląda trochę jak ten Horatio teraz z CSI. Co te okulary za to. O, teraz, to jest ważne. Widzisz? Widzisz? To jest, o czym mówiliśmy, o tych najemnikach. Że to po prostu każdy może kupić sobie na jakąś najtańszą rzecz na rynku. Baby, proszę cię, ja cię mogę kupić i sprzedać, kurwa, 3 razy. Ale co ona mówi, że tutaj są wszędzie kamery i żebyś... Okej, ciężki splot, przyda się. Siła rażenia karabinu, nie. Siła rażenia karabinu szturmowego, nie. Płytki wzmacniające, nie. Stajcie nam splot. Wspomnienia z Ilium. O, to możemy kupić pewnie rybki jakieś albo coś takiego. Tak. Wspomnienia z Ilią. No ba. Rybki. Krążownik, tak jest, kolekcjonerka. To jest prawdziwe hobby Sheparda. No, ale wiesz co, chciałbym zobaczyć Sheparda, wiesz, takiego sklejającego modele. No. Mi się wydaje, że to dla niego musi być takie odprężające po tej wojnie i, wiesz, tych wszystkich ciężkich zadaniach. Shepard
Shepard jest Kupidynem tego świata. Nie, mówię, Shepard jest Jezusem tego świata. No. Podąża za nim grupa uczniów. Tak, reprezentującą każdą rasę, oprócz tak. Elkorów i Hanarów. Ale bo to są niższe rasy, umówmy się. No i Worczów. No ale to są takie żółne. Nawet nie jest cywilizacja. Nawet nie nazwałbym tego rasą. To są zwierzęta wyższe. Coś jak delfiny albo małpy. No. Są takie szympansy tego świata. Albo nie, no dobra, szympansy to za wysoko w ewolucji. Co jest poniżej szympansami? Małpy, a czyli inne znaczy, małpy. Jakieś inne małpy, nie, ale... Bo wiesz, są szympanse, które są bardzo inteligentne, ale są też te takie te malutkie małpki, wiesz, te takie jak idziesz do zoo, one zawsze wiszą na kratkach, są dosłownie wielkości, wiesz, takiej figurki. Nie, ale właśnie podobno te kuźwa właśnie to takie małe małpy. Ja słyszałem, że są głupie. Ja słyszałem, że one są podobno mega inteligentne. A ja słyszałem, że to są właśnie takie głupsze. No, siłą rzeczy mają mały mózg. No, ale to często jest, wiesz, to często właśnie najmniejsze psy są o wiele mądrzejsze niż te największe psy, nie? Bo to jest stosunek jakby mózgu do całej masy jakby ciała. W tym się mierzy inteligencję zwierząt. Najczęściej. Dlatego masz na przykład papugi, które mają, teoretycznie są małe, ale mają jak na zwierzęta. A to nie jest bardziej, które części mózgu są, wiesz, są bardziej rozwinięte? Nie wiem, ale no... Bo rozumiesz, stosunek mózgu do wielkości ciała, czyli to wiesz, wtedy... Znaczy myszy na przykład też są bardzo inteligentne, nie? Jak na swój rozmiar i na, wiesz... Pozbądź się go. Pozbądź tego kroganina? Tak. Shepard po prostu chce chce, żeby inni ludzie nie mieli dramatów, tak? Shepard chce, żeby było mniej dramy w galaktyce. Dokładnie. W tej galaktyce jest za dużo dramy. On ma dosyć dramy. Widzisz, trzeba było najpierw... Mogliśmy mieć zniżkę na te rybki i modele. Mogliśmy zapłacić 10 galaktycznych kredytów mniej. Handlarz bronią. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Coś na lewo jest? Tutaj jak sobie się odwrócisz? Tam będziemy lecieć. Aha. A tutaj jeszcze zagadać. A to chyba do niej się gada o Samarze, nie? Nie zobaczcie mi głowy pierdołami. Watch yourself around Samara. Justicars have a nasty habit of shooting people. She went to the commercial spaceport a few hours ago. If you want to get there, the pedestal on that balcony... A tenki, kokuj. Tak. Genialne, to przebranie jest genialne. Ja chcę, żeby on w końcu był jakiś interaktywny i coś zaczął gadać. To będzie wspaniałe. I'm too cool for that shit. Bitch! You know the side. Ale, bo zobacz, często w science fiction przedstawia się ten... Jak się przemieszczają, to są te, wiesz, w powietrzu są te latające samochody, co tak, nie? No. W tych liniach. Ale zawsze mnie to zastanawiało, bo to jest takie głupie. W sensie, co cię powstrzymuje, żeby sobie odbić w lewo, w górę, w bok... O co dlaczego chodzi? Oni jadą w rządku, tak. Nie? Lecą w rządku. Jakim cudem mogą istnieć korki w takim... Rozumiesz? Znaczy, bo to jest taki chaos, to znaczy, musi... Wiesz, przepisy drogowe? Co? W jaki sposób to miałoby funkcjonować? Poza tym naprawdę większość ludzi nawet nie powinna prowadzić samochodów, a co dopiero latać w powietrzu. No. To jest taka no-nonsense sergeant. Mm-hmm. A ten tylko wygląda cool. To jest jego jedna robota w tej drużynie. Ale widzisz, on się patrzy na ciebie. On swoje wzorce bierze od ciebie. Tej nowi się wydawało, że do momentu, aż cię nie poznał, wydawało mu się, że jest najbardziej cool. Ale teraz i tak jest mega cool w tych okularach. A to dlatego, że mu daliśmy te okulary. Nie chcesz pogadać z ludźmi? Myślałem, że tutaj coś jest.
Ale to dlatego, że my mu daliśmy te okulary. Shepard, tak, tak. Shepard po prostu wszedł do Tejna. Ominęliśmy to, ale wszedł do Tejna, dał mu, dał mu nową garderobę, mówi: Tejn, załóż to. Zaufaj mi. Cool as shit. Nice guns. Try not to use them in my district. What can I do for you? Masz na myśli ten granatnik, który mam na plecach? Szkoda, że nie masz jeszcze tego nuka. Oh. I need to find Samara and get back to my mission, with or without your help. Sounds important. Justicars usually work alone, but they are drawn to impossible causes. Best kind. My district, I'll get you to her ASAP. She's at the crime scene. You're letting her into a sealed crime scene? I'm a cop. I'll work with the Justicar all I can. Besides, she's been looking at crime scenes longer than our two lifespans combined. She knows how to handle herself. You're awfully anxious to get Samara out of your district. My bosses want me to detain her. They're worried she'll cause some kind of cross-species incident. Co? Międzygatunkowy incydent. Okej. Dobra, spoko. It's around the corner. Go outside, take a left. Look for the police line. I'll send word to let you in. Be careful. The local eclipse mercs have been all over those back alleys lately. I have to go. Czekaj, z tym Pitniforem nic nie będzie? Chyba coś nie będzie, bo on będzie chciał od ciebie jakiś biznes. No. Powiedziałeś to swoim zachrypniętym głosem, dobrze. Plus 5 do cool. Popraw okulary Tejn i idziemy. No, dobra, jesteś jakimś no-name'em. Ale Pitnifor tam gdzie jest ten, gdzie jest ten knypek? Stoi tam, gdzie było zablokowane wcześniej. O, tam. Znaczy zablokowane, w sensie, że... No, whatever. So... What do you want? I've already got mercs wanting to kill me like they did my partner. I don't need any more trouble. As if that weren't enough, some Asari Justicar showed up this morning. All the natives are scared of her. I've got to get off of this world. Has Samara actually done anything yet? Wiesz co, Shepard właśnie tak widzi, przecież widzi, jak ci ludzie reagują, co nie? I się zastanawia, nikt tak nie reaguje na mnie, to w takim razie, wiesz. Ale gdzie był ten Bionic God? W tej misji? Tak, w tej. Detective sealed the area, so you'll have to talk with her if you want to go there. Why would these mercs kill him? And why do you think they're coming after you too? Tak, zwykle niewinni kupcy zostają rozstrzeleni. But they killed him, so they must be after me too. I mają uzbrojonych strażników. You don't seem too broken up about your partner's death. Co z tego, że muzyka w trakcie rozmowy z tobą jest taka troszeczkę... Ale widzisz, był świadomy ryzyka, a z drugiej strony jesteśmy niewinni. Co to ma kurwa znaczyć, no? It's unhealthy to be a Volus in the Nosastra spaceport right now. Ale on ma mega rozbudowane ego. Jesteś taki shady. No. Dobra, Shepard idzie sprawdzić, czy te wszystkie pogłoski to jest prawda. Czekaj, tam było coś, co mogłeś wziąć. O. Wgraj sobie to. Czemu nie? Pan Thrax. Nic. Nic. Sup, bitches? Okej. Okay. Nastawić ładnie głowy, jedną, dwa. Dobra, grunt, proszę weź strzelbę, zachowuj się jak kroganin. A nie jak jakaś pizda. Dobra, lecimy. Ten biega panowie. Z tym, nie? Ze snajperką. Ze snajperką, tylko ma tą inną snajperkę, nie tą, co my mamy. Ma tą potrójnie strzelającą. Mm-hmm. Those were my best troops.
Yep. Tak. In between boob. Prawda w to wierzysz? Bardzo strategicznie zaprojektowana zbroja. Aha. I ten shot też był bardzo strategiczny. Shoty tutaj zawsze są strategiczne. Wydaje mi się, że Samoa uzupełnia bardzo istotny fetysz w świecie Mass Effecta, którego wcześniej brakowało. Chyba tak. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale Mass Effect ma tak mniej więcej wszystkie, tak po trochu każdego. Aha. Nie jestem twoim przyjacielem czy wrogiem, jestem po prostu komandorem Shepardem. Tak, jestem komandorem Shepardem. Ty, nie ma Asari, które są grube, nie? Nie widziałem. Widzisz, nie, no bo one jakby przystosowują ale, jak postrzegają ich inni, tak? Ale nie no. To nie zmienia faktu. Prawda jest taka, że nie ma nikogo w galaktyce, to jest gruby. No właściwie tak, oni wszyscy są nasterydowani. Bo zobacz, z ludzi też nikt nie jest gruby. Może dlatego, że po prostu może otyłość w przyszłości nie jest już problemem. Nie jest już rzeczą, prawda? Wszyscy są tak genetycznie zmodyfikowani, żeby nie tyć. Albo żeby mieć dobry metabolizm. No. Kurwa, zawsze mnie wkurwiają ci ludzie. Są, kojarzysz, tacy co mówią: o Boże, coś tam, ostatnio zjadłem dwie pizze, trzy hamburgery i nic nie mogę przytyć. A w tym momencie, weź spierdalaj, co to ma być? Cheaty. Rozumiesz, o co chodzi? Bo oni zawsze narzekają: oj, nie mogę przybyć na mosi, jestem taki, weź spierdalaj, co? O. Dogadajmy się. A Tain tylko wygląda cool w tle. Tain obserwuje. Uczy się. On też kiedyś chce być taki jak Shepard. Chce kiedyś być Shepardem. Chociaż przez te 5 minut, które pozostają mu po życiu, po misji, nie? Do końca tam śmierci, whatever. No tak, bo potem ląduje w szpitalu. Dobra. On przez ten cały czas myślał o tym jednym one-linerze. Shepard, czy to było cool? On tak naprawdę sobie wkręcił tą chorobę, tak naprawdę on jej nie ma. Tylko, że to jest, wiesz, to dodaje cool do jego charakteru. No. Może tak być. Z takim pozerem. O Jezu. Tak naprawdę Tain nikt nikogo nie zabił. Podoba mi się to.